Żyłeś przez tyle dni, autograf mu dałeś, by odjechać i znów się spotkać z nim. Dosięgło cię aż pięć kul, by zadać śmiertelny ból, by zdławić głos, co jeszcze śpiewać mógł. Mógł brzmieć, mógł ludziom radość dać. Kto wie, kto wie, co jeszcze mógłbyś grać. Miliony zranionych serc żałobą pokryły się, pytając, kto odważył się. Twoje oko nie będzie już wsłuchiwać się w sens swych słów. Od teraz nie zaśpiewasz jej już nic. Lecz mit, mit Johna dalej trwa. Twój głos, twój styl pozostał w wielu z nas. Johnny, woła cię świat, wołam cię ja. Johnny, czy taki miał być koniec twych dni? Idolu wrażliwych serc, twój fan ci oddaje cześć, czekając, kiedy spotka cię. Nie płaczę, bo szkoda łez, że świat tak okrutny jest. Zabija bezlitośnie, szerzy śmierć. Skąd więc ma pokój na nim być? Kto wie, kto wie, czy warto dalej żyć? Johnny, Johnny, czy mam zostać tu sam? Nie! Johnny, czy give me a chance, ma jeszcze sens? Dobrze Kuchmański, dobrze Łukaszewski, ale też dobrze Gnieźnianie, ale Kujmanek nie odpuści, kłopot jest ostatni, Kujmański trzeci, a więc Gnieźnianie przedłużają swoje szanse, ale Kujmański ma szansę prowadzić swój zespół do ekstra, ale oglądamy niczym jakiś kapa. Krzysztof Jacecki, no i Krajerstwo kosztuje. Kujmański, oglądali się Gnieźnianie, patrzyli sobie w oczy, niczym w jakiejś kawiarni, jak po prostu z odkręconą manetką przemknął obok bandy i daje zielonogórzaną awans do Ekstraligi. Już strzelał szampany po tym biegu. Gniezno płacze, nie wiedzą Gnieźnianie, co się dzieje. Myśleli, że dziś nawet bez Cygielskiego sobie poradzą, ale oni o awans do Ekstraligi walczy. No zarażak, bo to wyścig 14 i państwo widzą. Rafał Kujmański niczym Tomasz Golob wczoraj w Wojec z odkręconą przepustnicą. Brawo Rafale!
Jesteśmy w Ekstralidze. Powracamy po Wanicji na najwyższy front. Moje gratulacje dla kierownictwa Zielonogórskiego Klubu na czele z jego prezesem. Moje gratulacje dla trenera Zbigniewa Jądera i dla całej zielonogórskiej drużyny. W tym momencie przede wszystkim do Rafała Kurmańskiego, bo mamy w Zielonej Górze talent, który, widzą Państwo, śmiesznie wprowadza nas ten młodzian, 20-latek, do Ekstraligi. Ta sytuacja i Jabłońskiemu, i Łukaszewskiemu śnić się będzie po nocach. Szukali się na torze, chcieli stopować tempo tego wyścigu i jechać parą. Tymczasem chłopak z Zielonej Góry przemknął im obok bandy, dając Zielonej Górze ligę. Ale kwoli formalności jeszcze wyścig 15, który już obejrzymy w zupełnie innych nastrojach. Siła, której nigdy nikt nie zawsze, ojczyzna w sercu zresztą była tam od zawsze. Trzeba być pierwszym, mam nadzieję, że to jasne. Należy walczyć o tą walkę, chodzi właśnie. Szacunek dla tych, którzy poświęcają życie dla swoich marzeń, oni od dawna są na szczycie. To już jest koniec.
Nie ma już nic.